zacznę mówić to, co chcę się tam dzisiaj podzielić, to nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o co przed chwilą się modliliśmy. Ja naprawdę wierzę, że to jest teraz. To jest bardzo dobry i ważny czas. Zgodnie z tym słowem, że jeśli chodzi o tych, którzy do nas nie należą, żebyśmy byli mądrzy i wykorzystywali czas. W środę uderzyło mnie to słowo, dosłownie. I jestem przekonany, że to jest ten czas. To jest ten czas, kiedy różnica między chrześcijaństwem a religią jest bardzo widoczna. Przez długi czas jest tak, że Ewangelia jest rozwadniana, ludzie mają problem, żeby uchwycić różnicę. A zobaczcie, co jest teraz. Z zewnątrz cały czas puka do wszystkich ludzi demoniczna atmosfera lęku i paniki. Koronawirus, koronawirus. Schowaj się, bój się. Wiele osób wchodzi pod autorytet lęku. Przywódcy religijni wchodzą, zastanawiają się, co zrobić. Wyjść i uzdrawiać. Wyjść, głosić Chrystusa, ratować ludzi. Jeśli ktoś ma w sercu, nawracanie ludzi, to dzisiaj jest idealny czas. Jest idealny czas. Ludzie są pogubieni. Zobaczcie, słowo mówi, Kościół ma być głową, a nie ogonem. Zobaczcie, jak to zostało rozwodnione. Czym się różni dzisiaj większość kościołów od systemu świata? Ta sama panika, te same rozwiązania. Schowajmy się, wejdźmy online. To mądrość. Nie wychylajmy się. Lęk. Lęk. Demony lęku, które związują ludzi. Związują przywódców religijnych, którzy karmią później tym innych ludzi. To jest czas. To jest czas, w którym możemy stać prosto i powiedzieć: Chrystus w nas. Chrystus w nas, którego znamy. Jest to rozwiązanie na każdą sytuację. Jest to rozwiązanie na koronawirusy, inne bzdury, które nie mają żadnego znaczenia. Nie mają żadnego znaczenia. Amen. Dotyka mnie to mocno, wiecie? Dotyka mnie to... Mam święty gniew na tych przywódców religijnych. I wiem, że naprawdę musi nas być widać i słychać. Jeśli realnie wierzymy, jeśli jesteśmy pewni, to my nie możemy teraz siedzieć w domu. My nie możemy teraz nie mówić. Bo ci, którzy realnie szukają, nie dowiedzą się. Bo nie ma różnicy między wiadomościami TVP, a przesłaniem, które płynie z tak zwanych przebudzonych kościołów, które karmią dzisiaj lękiem. Koronawirus to jest nic. Nic, które jest pokonane. Dobra. Jak byłem u was ostatnio w listopadzie, mówiłem na temat tego, że rzeczywistością jest Chrystus. To bardzo ważne słowo. Mam nadzieję, że je pamiętacie, że przerobiliście sobie je. Nie ma innej rzeczywistości niż Chrystus. Nie ma. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy światem naturalnym a ponadnaturalnym. Jedyna rzeczywistość to Chrystus. I teraz, kiedy nasze oczy skoncentrowane są na tym, co widzimy, na tych doczesnych rozwiązaniach, w pierwszej chwili to się może wydawać nierealne. No jak to? No Chrystus jest tam gdzieś, ale rzeczywistość to jest tutaj, tak? Ta moja praca, moje obowiązki, to, czym się zajmuję. To nie jest rzeczywistość.
Jedyną rzeczywistość jest Chrystus. A w Chrystusie nie ma koronawirusa. Jeszcze raz nawiązując do tego. Więc nie ma w ogóle tematu. Nie ma też chorób. Nasze oczy muszą być skoncentrowane na tym, co jest życiem, co jest źródłem życia i co niesie wyzwolenie dla innych. Dzisiaj chciałem trochę inaczej podejść do naszego spotkania. Może mniej nauczaniowo, a bardziej warsztatowo. Chciałem, żebyśmy sobie zrobili takie dwie części. W pierwszej części powiem wam parę rzeczy, postaram się nie za długo. A w drugiej części chciałbym, żebyśmy wyłączyli kamery i bardziej interaktywnie porozmawiali ze sobą. Chciałem ci powiedzieć trochę rzeczy o takich, które są bardzo ważne i których też nie można pomijać. Sobie tak roboczo nazwałem, że to jest, chodzi o zarządzanie sobą w służbie. Wiecie, bo z jednej strony jest prawda, jest doktryna, którą przyjmujemy, ale musimy teraz nauczyć się też w tym wszystkim żyć i poruszać, bo to, co bardzo często też chrześcijanie po co się potykają, to jest proza życia. Proza życia, która gdzieś tam przychodzi. Zacznę od takiego słowa, nie będę go całego analizował, bo można by było zrobić całe spotkanie na temat tego jednego wersetu. Rzymian 6,22. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Tak jak powiedziałem, jest kilka elementów, o których każdy można mówić. Tak? Bo pierwszy to jest chociażby ten, że wyzwolenie od grzechu. Do kogo to mówi Paweł? Paweł mówi do kościoła, mówi do ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Pisze list do Rzymian. Tak? Teraz zaś wyzwoleni od grzechu jesteście. Tak, pierwsza krótka informacja. Żaden grzech, żaden błąd nad człowiekiem panować nie będzie. Zostaliście od niego wyzwoleni z chwilą swojego nowego narodzenia. Ale to, na czym się chcę skupić, to jest ten drugi fragment, który jest bardzo często pomijany. Wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Oddani w służbę Bogu. Z chwilą nowego narodzenia. Każdy człowiek z automatu został niejako przeniesiony do służby Bogu. Od momentu nowego narodzenia twoje życie to jest służba Bogu. I teraz wiecie, na tle takim praktycznym powstaje sporo niejasności. Ludziom się często wydaje, że tak, Bogu to służy pastor, apostoł, ewangelista na ewangelizacji, tak? Prorok, jak prorokuje, nauczyciel, jak naucza, no generalnie urzędy plus jeszcze służby pomocnicze, jak ktoś to robi, to służy Bogu, tak? Czyli przychodzę na nabożeństwo na 10, przygotowuję je o 9, nabożeństwo kończy się o 13, mam tam jakieś zadania, to teraz służę Bogu. Ale od 13 do 9 rano, tak, w tym czasie nie służę Bogu, bo zajmuję się innymi rzeczami. No i to jest błąd. To jest błąd, bo to myślenie jakby powoduje, że jakby tracimy pewną ostrość. Z chwilą nowego narodzenia, z chwilą wyrwania nas z królestwa ciemności, przeniesienia do królestwa światłości, całe nasze życie, całe nasze życie to jest służba Bogu. Dlatego Paweł pisał o tym dużo. Dlatego wszystko, co robisz, rób jak dla Boga. Wszystko. Tak? Dalej, w tym samym liście Paweł pisze właśnie w 14 rozdziale, wersety 6-8. Kto przestrzega dnia? W ogóle Paweł rozwala im tam cały czas ten system, te rozmowy, bo ludzie próbują, czasami ja widzę jak religijni, ludzie próbują to intelektualnie poskładać, a to Paweł podważył całą kwestię, w ogóle fundament tego myślenia, w którym oni się kopali. I puenta była taka, że wszystko co robisz, rób dla Boga. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję Bogu, dziękuję, mówię Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je, dziękuję Bogu. I to jest bardzo ważna rzecz. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje. Nikt z nas nie żyje dla siebie. I nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy to, czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. I teolodzy, wiecie, w zależności od tego, tak, który wymiar religii ich dotknął, to próbują na siłę tutaj teraz jakby bronić swoich koncepcji.
Ale Paweł tak naprawdę im pokazuje, to w ogóle, że to nie ma znaczenia. Chwilę wcześniej powiedział najważniejsze, jakby wytłumaczył im to. Wszystko, co robisz, to jest cała twoja służba dla Boga. Uświadom sobie to, że kiedy wstajesz, idziesz sobie zrobić śniadanie, tak? Kiedy się ubierasz, kiedy rozmawiasz z dziećmi, z kimkolwiek, z sąsiadem, służysz Bogu. Ważny jest ten fragment, także nikt z nas dla samego siebie nie żyje. Co to oznacza w ogóle? Bo tu jest jakby sporo przekłamania też na ten temat często uwalnianego, tak? Nie należysz do siebie samego. Wiecie, tutaj bardzo ważna jest kwestia w ogóle tego fundamentu, nie? Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo na tym poziomie, wiecie, jak ludzie sobie, jeśli w głowie jest dopuszczone, że to, co robię, to robię dla Chrystusa, a teraz już nie służę dla Chrystusa, bo jestem w pracy, tak? To automatycznie wprowadzają pewien rozjazd. Nie ma czegoś takiego jak ja. Nie ma już ja. Więc kiedy jestem w pracy, to generalnie Chrystus jest w pracy. W moim ciele, tak? W moim ciele, ale Chrystus jest w pracy. Nie ma czegoś takiego, że jestem w stanie go na chwilę zostawić i przejść do części obowiązków, które w ogóle są inne. Nie należymy do siebie samego. Nie należymy. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć i właściwie w swoim życiu ustawić priorytety. Jak ja sobie to uświadomiłem, to powiem wam, że nie miałem najmniejszego problemu z tym, żeby te priorytety dobrze zdefiniować i żeby podporządkować pod nie swoje życie, tak? W drugiej Mojżeszowej 23:19 czytamy coś takiego. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana Boga twego. Najlepsze pierwociny. I to jest okej. Okay. Stary Testament, ale my to proroczo oglądamy. I teraz to słowo ma wiele wymiarów. Ono oczywiście po pierwsze dotyczy też służby pieniądzem, ale generalnie, jeśli spojrzycie przez to słowo na pryzmat swojego czasu. Najlepsze pierwociny przynieś dla Pana. Ludzie często robią tak, że okej, okay, ale wiesz, ja no, żyję jak żyję, tu mam pracę, tyle obowiązków, jak mi zostanie wieczorem kwadrans i nie jestem zmęczony, no to poświęcę ten czas dla Boga. A jak ja to przeczytałem, najlepsze pierwociny z plonów ziemi. Ja zrozumiałem, że to ja decyduję, czy ja najlepszy czas, na co ja najlepszy czas poświęcam. Ja będę miał zawsze 1000 usprawiedliwień, jak każdy z was. 1000 minimum. Z automatu jesteśmy w stanie mówić, dlaczego nie. Ale to jest myślenie w systemie tego świata. Bo musisz coś zaryzykować. Musisz pokazać, że coś jest dla ciebie ważne. Nie to słowo wypionowało, tak? Najlepsze pierwociny z plonów ziemi. Twoje przyniesiesz do domu Pana Boga twego, tak? Czyli tak naprawdę, wiecie, parafrazując, poświęcasz dla Boga i w ogóle dla tej służby całej. Całe twoje życie jest służbą, tak? Wszystko, co masz najcenniejszego w swoim życiu. To jest dla wielu osób rozciągające, dla wielu osób jest gorszące. Wiele osób tak nie chce. Teoretycznie na spotkaniach religijnych oni się modlą o ogień, o zbawienie miast, o zbawienie kraju, niech się dzieje, ale nie, niech się dzieje to poza nimi. My nie, no, ja daję z siebie dużo. Jestem na wszystkich spotkaniach, tak? I nawet na ewangelizację przyjdę, nie? Ja daję dużo. To jest jakby pokazać pewien schemat myślenia, tak? To my przede wszystkim musimy zdecydować. A żeby podjąć taką decyzję, zobaczcie, to jest decyzja wiary. Decyduję się oddać wszystko, co mam najlepsze. Ryzykuję. Ryzykuję w wierze. No ale tak jak mówiłem, Paweł sporo na ten temat mówił. W Kolosan 3:23.
Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana. Pana, a nie dla ludzi. Tak? Wiecie, bo to już jakby dotykamy też tematu jakby intencji, ale tutaj zakładam, że intencje są czyste, jest ten początek, kiedy ludzie realnie jakby wchodzą w taką, w tą służbę, którą widać, powiedzmy, bo to jak powiedziałem wcześniej, służba to wszystko, co robimy od momentu nowego narodzenia, ale w tą służbę, powiedzmy, widoczną, taką ewangelizacyjną, tak? I generalnie no, chodzi o to, że te motywacje często na początku są naprawiane. To nie chodzi o to, żeby nie służyć, tak? Sporo osób wychodzi z odrzucenia, gdzieś tam w jakiś sposób usługuje sobą i to jest normalne. I to się dzieje. Generalnie chodzi o to tylko, żeby cały czas z tyłu głowy mieć ten pion i ten cel, tak naprawdę. Po co my pewne rzeczy robimy? Dla kogo my je robimy? I to są, wiecie, to są te ważne pytania, które ja w zasadzie dla mnie uważam, że one są mega istotne. Ja praktycznie na każdym spotkaniu gdzieś tam mówię w jakiejś formule, że my musimy indywidualnie wiedzieć, kim my jesteśmy. Wiecie, nie chodzi mi teraz o dogmat. Nie mówię o perspektywie, że jestem dzieckiem Boga, jestem z nim zjednoczony, jestem narodzony z Bożego Ducha, tak? To jest jasne. A teraz indywidualnie w ogóle, kim ja jestem, co ja chcę. To się, że nie będę o to zaglądał, ale wiecie, bo wiele razy, jak też mówiliśmy na ten temat, że tak naprawdę Bóg przede wszystkim mówi przez pragnienia, tak? To jest jak pierwszy głos, taki podstawowy Boga do człowieka. To, kim jesteś, definiujesz przez to, kiedy żyjesz z nim, spędzasz z nim czas, realnie w ogóle przeprowadzasz swoje talenty przez krzyż, tak? W ogóle żyjesz i widzisz, że są pewne przestrzenie, które są w ogóle, no, chodzisz o nim i rozmyślasz, tak? One żyją w tobie w ogóle. No, ewangelista nie może nie myśleć o ewangelizacji. Popatrzcie na taki ewangelista, oni chodzą i myślą. Idzie, przechodzi przez jakieś miasto i mówi, tu jest fajne miejsce zewangelizowane. Tam można stanąć do południa. Tu będzie ruch o tej porze. Wiecie, to w nim żyje, tak? To w nim jest. To w nim jest, tak? Cały czas. Uwielbieniowiec będzie w ogóle, wiecie, bo to uwielbienie nie jest tylko śpiewanie piosenek, to jest generalnie styl życia, tak? Ale przez uwielbienie on w ogóle będzie dotykał i prowadził innych w ogóle pod tron. On będzie nowe pieśni. Pieśni Boga, który mówi dzisiaj, będą z niego wypływały. Bo to będzie jakby świeże doprowadzenie, świeże w ogóle uwielbienie całym swoim życiem, tak? Te słowa, które się wylewają, to jest jakby jakaś tam część całej tej służby, tak? Ale to jest. To jakby te pragnienia, one nas wypełniają. Z drugiej strony, a jak ktoś w kółko myśli o biznesie, to nie chodzi o to, żeby w tym momencie czuł się gorszy, o, bo ten wychodzi, ten nie wychodzi, a ja nie wychodzę. Bo może twoją służbą właśnie jest prowadzić biznes, rozwijać ten biznes, tak? I łożyć na wszystkie inne służby. Tu nie chodzi o to, nie ma porównywania. Ten jest lepszy, ten jest gorszy. Tylko żeby wiedzieć, jeśli w swoich butach chodzi. Moje buty, tak? Moje buty, jest ważne. Ja zacząłem odkrywać w ogóle, kim jestem. Wiecie, jest ten moment taki, no, odkrywasz to. I diabeł się też napróbować mówić. Ty gubisz się, ale to gubisz się twoje. A ty wiesz. Stajesz w wierze, idziesz za tym. I teraz, po co to jest też ważne? No bo jeśli wiesz, kim jesteś, to też wiesz, jak ustawić w swoim życiu priorytety. Bo inaczej będziesz, możemy śpiewać, że nie będziemy chodzić wokół tej samej góry. Ale jak nie ustawimy priorytetów, nie zsynchronizujemy tego, to będziemy wchodzić wokół tej samej góry. Bo tak naprawdę będziemy czekać na jakiś ruch zewnętrzny. Coś już jest w tobie włożone. Wiesz, kim jesteś. Już tam powoli tak, ale gdzieś się albo nie chcesz do końca z tym zgodzić, albo myślisz, że to się jakoś tam samo poukłada. No nie poukłada się, masz moc Ducha Świętego w ogóle, żeby teraz tym zarządzić. To za chwilę właśnie o tym powiem. My mamy tym zarządzić. To jest w nas złożone. I teraz jakby coś, to jest ten materiał, wiecie, bo tak nawet jak mówiliśmy dzisiaj, modliliśmy dzisiaj.
Jeśli powstaje w tobie, Jurek, to pragnienie, aby to miasto było dotknięte i ci robotnicy w ogóle jakby wyszli i czujesz, że to jest też twoje, że to nie jest tylko jakby proroctwo uwolnione jakby do innych, tak? Tak? To teraz jakby twoje priorytety są wokół tego, że ty idziesz za tym, że to ty jesteś ten, który daje ten przykład. Że to ty wchodzisz, ty zajmujesz tą przestrzeń. I teraz wracając do tego wcześniej, nie zrobisz tego w ten sposób, że dzień ma 12 godzin i zostanie im 15 minut na to, bo to się staje twoim priorytetem. Bo ja rozpoznaję to, że to jest moje i ja nie mogę tym żyć. Jak ja rozpoznałem, kim ja jestem, to jak ja bym za tym nie poszedł, to ja bym gdzieś uschnął. To by jakaś część mnie, no by umarła. By się opakowała religijnie, bym zaczął mówić, że gdzieś tam, no jakoś bym to musiał wytłumaczyć. Że jakoś tam Bóg z zewnątrz zrobi, ześle kogoś, może przyjedzie ktoś z Ameryki, z Afryki i w ogóle coś ruszy, coś się wydarzy, tak? Ale to we mnie coś powstało. To ja przez wiarę przyjmuję, że mam pełnię Ducha Świętego w ogóle do tego, czyli ja nie potrzebuję nikogo innego, tak? Przychodzi do mnie w ogóle pragnienie, przyjmuję przez wiarę, że jestem sam w stanie je zrobić. Oczywiście, zawsze zespół i siła Kościoła może zrobić więcej, ale pierwsze to jest decyzja serca, że pójdę tam sam, pójdę sam. Powiedzą ci, tam jest bastion w ogóle wrogów, 10 tysięcy, ale ty wiesz w ogóle, że twoje jest, żeby tam pójść. Nie czekasz, nie patrzysz, czy będą inni, bo to pierwsza decyzja jest w ogóle, idę. Boże, zatrzymaj mnie w ogóle, jeśli mam się zatrzymać, ty mnie zatrzymaj, ale nie wypychaj mnie, ja idę. Idę. I teraz jak idę, to ustawiam swoje priorytety w taki sposób, aby mieć czas na to, żeby pójść. Ważne jest też to, żeby właśnie, jak rozpoznamy, kim jesteśmy, żeby się z tym zgodzić. To też, o co się modliłem wcześniej, że jeśli my chcemy więcej i wchodzimy w to, to ta pewna strefa komfortu, ona ulega rozwaleniu. Coś jest, jest jakaś rzeczywistość, każdy z nas tak ma. Żyjemy z wiary w chwały, przechodzimy coraz wyżej. Wchodzimy na jakiś tam obszar, zdobywamy ten obszar, on ma jakiś tam, coś tam temu towarzyszy. Jeśli postanawiamy iść krok dalej, to to jest nowe. Coś tam się tutaj wywróci, znowu się pojawi jakieś zamieszanie. Ktoś będzie krzyczał, o prześladowania, teraz, no prześladowania, wchodzisz w nową przestrzeń, tam są nowi przeciwnicy też w pewnym sensie. Ale ja wierzę, że większy jest ten, niż ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie, więc nie boję się tego. Bo teraz zobaczcie, możemy sobie fajnie, na przykład, że każdy z nas ma takie sytuacje, takie decyzje, że podjęliśmy jakąś decyzję wiary i weszliśmy jakby w ten obszar. Na początku było ciężko, ale już zajęliśmy ten obszar i już się jak chyba już się fajnie czujemy. Nie? Jest taki moment, żeby zastygnąć. Teraz idziemy dalej. Ja pamiętam, że miałem taką sytuację właśnie, wiecie, dla mnie było tak, że jak postanawiałem rozstać się wtedy z tą kancelarią prawniczą, którą współtworzyłem i w ogóle z tymi spółkami, w ogóle zmienić swoje życie. I to w ogóle było dużo jakby w tym ponadnaturalnego. I to było mega piękne świadectwo, w ogóle wiecie, wszystko się wydarzyło zgodnie ze słowem, ja w ogóle zadowolony i mija prawie rok, a ja chcę ciągle żyć tą jedną decyzją wiary. Już głoszę to świadectwo, no piękne świadectwo generalne, no bo to jest piękne w ogóle działanie Boże, tam wszystkie okoliczności, które temu towarzyszyły, ale w pewnym momencie w ogóle udało mi się usłyszeć głos Boga do mnie, ale dzisiaj wierzysz o dzisiaj. To było wczoraj. Tego nie ma. Dzisiaj żyjesz z wiary. Dzisiaj podejmujesz nowe decyzje wiary. Tamtej przestrzeni nie ma. Okopiesz się religią. Będziesz opowiadał ludziom historię. Tego już nie ma. I wiecie, to jest znowu takie. Ja bym się chciał, ale wiesz, ja podjąłem taką decyzję, w ogóle wjechałem, zdobyłem fajnie, nie? No ale dzisiaj już tego nie ma. Jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie tylko, mogę o tym powiedzieć, żeby komuś życie zbudować jako świadectwo, tak? Że ale dzisiaj jest, staje, mam konkretne okoliczności, gdzie ja dzisiaj muszę wierzyć. Bo jak nie będę wierzył, to co ma, jakie ma znaczenie to, że ja tam rok wcześniej podjąłem jakąś ważną decyzję. Ta strefa komfortu, właśnie ona powoduje, że w tej nowej przestrzeni na początku jest dyskomfort, później z Jezusem rozwalamy pewne rzeczy i jest taka wizja właśnie, żeby klapnąć, żeby się zatrzymać. I teraz od nas zależy, na ile my w sobie ten ogień podgrzewamy, na ile to parcie jest. Bo tej granicy jakby nie ma w nas. Chyba, że sobie sami ją damy wrzucić. No dobra, i teraz jeśli chodzi o te priorytety, to pojawia się właśnie ten drugi obszar zarządzania czasem. Mega ważny, wiecie, tak
Można powiedzieć, że tak sobie szkoleniowo, jak o tym mówimy, ale no to jest właśnie proza życia. Proza życia, że teraz to, co jest na górze naszych priorytetów, jeśli jesteśmy w tym szczerzy, mamy priorytety, no to to przede wszystkim musi być obsłużone. To przede wszystkim, tak? Efezjan 5, 15, 16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czyli czas mamy umiejętnie wykorzystywać. I to było dla mnie bardzo ważne, bo ja sobie odkryłem, że czas może być moim sprzymierzeńcem i może być moim przeciwnikiem. I że to tylko zależy ode mnie. Jak ja do tego tematu podejdę. Albo będzie dla mnie błogosławieństwem, albo będzie dla mnie jakąś formą przekleństwa. Jeśli ja do tego źle podejdę, tak? Mogę się spinać poprzez jakby upływ czasu i źle ustawione, dobrane priorytety, złe podejście, albo mogę to dobrze wykorzystywać, tak? W Galacjan 6:10 podobnie Paweł pisze, przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Co tu Paweł tak naprawdę pisze, tak? Póki mamy czas, dobrze czyńmy, że to na nas złożona jest odpowiedzialność za zarządzanie czasem. Więc musimy ten temat potraktować poważnie. Na nas jest złożona odpowiedzialność. Wy macie umiejętnie, Paweł mówi, dobrze czyńmy wszystkim, lepiej do mnie, póki mamy czas. My to musimy widzieć. Kolejne słowo, Kolosan 4:5. To, co też w trakcie modlitwy przytaczałem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. To słowo w środę po prostu aż mną tak tąpnęło. I wiecie, co to powoduje? Powoduje to, że powstaje we mnie odpowiedzialność. Przychodzi to słowo, no na przykład do religii, że no jakie słowo, Bóg coś powiedział, aleluja, fajnie, miałe słowo. No nie. To słowo, które mnie dotknęło, powoduje, że powstaje we mnie przestrzeń. Teraz ja czuję się odpowiedzialny za to, że w pewnym sensie mam otwarte drzwi dzisiaj do głoszenia pełnej Ewangelii. Bo ludzie się boją, są wycofani i przez to się mogę przebić, tak? Nie ciąży mi to. Nie jest to dla mnie ciężarem jakby negatywnym, że on gdzieś mnie to, ale w związku z tym, że realnie zależy mi na tym, to słowo powoduje, że jakby ja się zaczynam koncentrować. Ja zaczynam myśleć, zaczynam szukać rozwiązań, tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej. W jaki sposób ja mogę dotrzeć, żeby to się zmaterializowało, tak? Wiecie, to też pokazuje to słowo w ogóle, że nie ma od pewnego jednego słusznego schematu do niczego. Do ewangelizowania też. Łatwo jest popaść w pewną formę, nie? Dobrze jest, jak jest jakaś tam cykliczność, systematyka pewnych działań, ale my też musimy być w ogóle otwarci na prowadzenie Ducha Świętego, tak? I w takich sytuacjach, szczególnie jeśli coś się zmienia, jakaś koniunkcja duchowa, powiedzmy, tak? Że się coś bardziej akcentuje, to my musimy poprzez perspektywę proroczą w Kościele odpowiednio to odczytywać i jakby zmierzać w tym kierunku, że to przez kilka lat mówiliśmy robić coś w ten sposób, a dzisiaj podejmujemy decyzję w ogóle, że to jest inny czas, wchodzimy i robimy inaczej, tak? I teraz tak, wiecie, tak od strony takiej praktycznej trochę, nie? Robisz listę tych priorytetów. Tak szczerze, w ogóle, co jest dla mnie ważne. I teraz robię taki przegląd tygodnia i każdego dnia. Rozpisuj sobie, ile realnie czasu, tylko tutaj bądźcie szczery sam przed sobą, bo to nie chodzi o to, żeby się ściemić. Ile realnie czasu poświęcasz na to, co napisałeś, że jest twoim priorytetem, a ile poświęcasz jakby na inne rzeczy, tak? No to ważne, żeby nie ściemniać, żeby to sumować, uśrednić i zderzyć te dwie informacje. Oczywiście, teraz to jest trochę to, co my rozmawialiśmy też wcześniej przy spotkaniu. Czasami jest tak, że jesteśmy w takim miejscu w życiu, że podchodzimy pod jakąś zmianę, tak? Czyli po prostu ja już wiem, że chcę robić to czy to, tak? I teraz świadomie uruchamiam pewne biegi, żeby w jakimś czasie to rozpocząć. I w tym momencie, jakby te proporcje w fazie przygotowania, one będą trochę inne, tak? No bo jestem świadomy, że jestem w fazie jakiegoś tam przygotowania. Ale docelowo to ćwiczenie jest bardzo dobre, bo wiecie, ludzie często
często żyją taką żądą. Że ja tu mam to, 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 czy to, tak? No ale teraz dobra, no jeśli masz w sercu głoszenie Ewangelii, to ją głosisz. Jeśli jej nie głosisz, to albo koloryzujesz ten swój priorytet, tak? Albo w ogóle no, gdzieś tutaj ściemniasz, no, gdzieś coś się rozjeżdża. Przedsiębiorca pracuje i łoży kasę, tak? Siewca sieje. Duszpasterz ma relacje z ludźmi. Wiecie, no jakby to jest... Nie da się tego przeskoczyć. Nie da się jakby tego szukać. Mi się wydaje, że to jest taki dobry taki skaner miejsca, w którym jestem, nie? Bo dużo ludzi żyje mrzonką i kręcą się wokół własnej góry. I dziwią się, czemu mi się to nie rozwija. No nie rozwija się, bo coś tutaj nie trybi, tak? Wiecie, to można wykorzystać nawet takie podstawowe informacje. Nie chcę o tym się mówić, bo to sobie może napisać ewentualnie w drugiej części. No, są takie klasyczne podziały, które zostały już wymyślone, one są nawet stosowane gdzieś tam w takich światowych naukach, podstawowych szkoleniach. Zadania można podzielić na cztery kategorie, tak bardzo upraszczając, bo to nie ma tak znaczenia, jaki podział będzie, tak? Tak zwane ważne pilne, ważne niepilne, nieważne pilne i nieważne niepilne. Jeśli zrobisz sobie przegląd swojego dnia, wypiszesz sobie wszystko, co w ciągu dnia robisz, to sobie możesz to pokategoryzować, tak? No nieważne niepilne to są rzeczy, które w ogóle w 100% do utylizacji, wiecie, nie? Obejrzenie jakiegoś serialu, jakieś w ogóle bzdury, tam rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne, nie są jakąś tam formą też, nie wiem, no, odpoczynku czyjegoś zaplanowanego, tylko jakimś dziwnym uzależnieniem i to nie wnosi, tak? No, są też te rzeczy, bo co tu jest istotne, że wiele ludzi ma problem z tym, że jak zadają pytanie, ale która kategoria jest najważniejsza? To wszyscy mówią, no ważne, pilne. No nie. Nie zgodzę się z tym. Uważam, że ważne, niepilne jest ważniejsze. Bo jeśli ty dobrze zarządzisz kategorią ważne, niepilne, to ty nie będziesz miał tak, że danego dnia ludzie mówią, ale ja mam dzisiaj tylko ważne, pilne. Nie wiem, co wybrać, wszystko jest pilne. No dlatego, że nie planujesz, nie przeciwdziałasz, nagle ci się wszystko zwala na głowę i wszystko jest na już. I co ja teraz zrobię? Ja mam za mało czasu. Nie. Złe narzędzia stosujesz. Ważne, pilne, no to są już w tym momencie, to jest jakaś część rzeczy w ciągu dnia, którą ty możesz wykonać, tak? Ważne, pilne. Nie wiem, planujesz ewangelizację na następny dzień, no to jak już idziesz na tą ewangelizację, to jest to ważne, pilne, bez określona godzina. Ale czynności, które masz ty zrobić, tak? Robisz jako ważne, niepilne wcześniej, przygotowujesz sobie, ileś tam rzeczy, masz to ogarnięte. I tak z wieloma innymi rzeczami. Generalnie staramy się poruszać w kategoriach rzeczy ważnych. Tak? Ale dobrze to zrobił. Powiem wam, że z doświadczenia to mniej więcej za każdym razem wychodzi tak, że ludzie, którzy podejdą do tego tak uczciwie, a nigdy wcześniej tego nie robili, uwalniają około 20% czasu. Tylko jest pytanie, czy są jakby szczerze też sami z sobą, tak? Czy tutaj nazywają rzeczy po imieniu i traktują to, że to jest błąd. Przepaliłem tyle i tyle czasu. Wiecie, dusza się broni, usprawiedliwia się, no ale wiesz, ale to jest potrzebne, nie? No ale wyszliśmy od tego, ty już wiesz, kim jesteś. Wiesz, czego chcesz. Wiesz, jakie masz priorytety. To, co mówię teraz, jakby zderzasz w oparciu o te priorytety. Więc wtedy rzeczywiście patrzysz. Czy obejrzenie tego serialu, albo poczytanie jeszcze na 5 mediach o koronawirusie, czy to jest informacja po to, że ja w oparciu o to teraz buduję strategię, pod które szpitale zakaźne pójść i uzdrawiać chorych? Jeśli tak, to jak najbardziej. To jest ważne. Ale jeśli to jest po prostu życie w ogóle plotką, nie? No to nie jest ważne. Wiecie, to tak samo dotyczy jakby te pewne rzeczy w życiu kościoła, tak? Plotki, ploteczki, pierdoły, pierdółki, które się mówi, że to jest relacjonowanie. Relacjonowanie to relacjonowanie, tak? Ale jeśli rzeczywiście mamy wykorzystywać czas jako mądrzy, a nie mądrzy, no to my możemy tą godzinkę tych ploteczek uwolnić na coś, co jest obiektywnie z perspektywy naszych priorytetów, które sami sobie definiujemy, bo to nikt nikomu tego nie narzuca, tak? Jest jakby wolność. Nie chcesz? Nie rób tak, ale jak sam definiujesz, że takie masz, no to zacznij sobie to patrzeć. Dlatego ważne jest, wiecie, ja często mówię, że mam dzień.
planujcie dzień. Nie wiem, jaki macie w ogóle schemat, ale to jakby efektywność w ogóle służby wzrasta. Ja generalnie działam tak, bo to też wiecie, to są warowy. No nie może być tak, że człowiek stanie się teraz niewolnikiem swojego kalendarza. Taka kalendarz, najważniejszy kalendarz. Nie, to jest jak wszystko, to jest narzędzie. Ono ma mi pomóc. Tak? Ja, ale też, jak odpowiednio do tego podejdziecie, oprócz tego, że ten czas dobrze gospodarujecie, to zdejmujecie z siebie pewne myślenie. Ja mam planowane zawsze tak, z półtora miesiąca do przodu sporo zadań, a najbliższe dwa tygodnie to takie mocno zagęszczenie. Co to myśli? Ja wiem, gdzie ja zadzwonię, co ja zrobię, jaką mam strategię, co ja chcę załatwić, jakie będą ruchy po kolei, gdzie mnie to doprowadzi, kiedy będzie kolejna czynność. Tak? Ja to mam, ja już o tym nie myślę, ja sobie do pojęcia się odpalam, robię kolejne ruchy, w zależności od tego, o ile się posunę do przodu w tym, co chcę zrobić, wchodzę w kolejną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I wiecie, świat to stosuje i dopina rzeczy. Kościół tego nie stosuje, mówi, ja mam Ducha Świętego, rozpoczyna rzeczy i nie dowodzi. I to jest taka częsta domena. Tu zacznę, tu skoczę, dzisiaj tam pójdę, dzisiaj ewangelizuję, jutro zrobię to. Nie ma pewnego stałego przełożenia. Nie ma pewnej takiej, wiecie, strategii. Także co ja chcę zrobić, tak? Nie wiem. Chcę zewangelizować Wałbrzych. Jak to zrobię? Tutaj przykład. Poprzez ewangelizacje uliczne, poprzez media, poprzez to. Tu zbuduję to. Na to potrzebuję tyle i tyle czasu, to. Buduję sobie i jakimś cyklem, później w tygodniach ustalam sobie zadania, które robię. Tak działa świat. I później często ludzie ze świata jakby są skuteczniejsi. Jezus mówił, że są przebieglejsi w synowie tego świata, tak? Czasami poprzez proste rzeczy. Zaplanują, mają jakąś strategię. A chrześcijanie często pod wpływem właśnie duchów religijnych, a ja tu wyskoczę, Jezus zadziała, w ogóle tu będzie uderzenie, tam się wydarzy, no nie wydarzy się. Nie wydarzy się. Punktowo, jak coś zrobisz, nie wywrze takiego efektu, jak systematyka pewnych działań, jak strategia. Zwróćcie uwagę, ile w Starym Testamencie jest mowy na temat strategii, planowania w ogóle, podejścia wojska. Musimy proroczo te rzeczy oglądać, je stosować, jakby wybierać w tym momencie. Jesteśmy myśli w ten sposób, tak? Czyli mamy dostęp do poglądów Chrystusa. Kiedy się skoncentrujemy na zadaniu, kiedy obkładamy je wiarą, modlitwą, to słowo, to zadanie, ono będzie w nas rosło. My to przychodzimy czasami bardzo różne, zdroworozsądkowe, może dziwne kierunki, tak? No ale to jest to, że pogłębia się to słowo, że przychodzi poszerzenie, przychodzi objawienie. Postanowiliśmy, że to jest ważne. Obłożyliśmy to wiarą, obłożyliśmy to modlitwą. I nagle przychodzi coś szalonego w ogóle. Czasami szalonego, czasami nie szalonego, tak? No to jest poszerzenie, to jest głos Boga do człowieka, tak? No i teraz jakby trzeba tym odpowiednio w ogóle zarządzić. Zarządzić, przygotować, zaplanować i gdzieś tam wdrażać, żeby to nie było takiej, wiecie, takiej polskiej mentalności powstańca, nie? Niczego nie zaplanuję, ale jak coś będzie, to będzie taki zryw chwilowy, emocje pójdą, tu się zbierzemy, potem jak już odzyskamy władzę, to znowu się skupimy na gdzieś tam lewych rzeczach, rozpuścimy to. Nie ma jakiejś takiej metody w tym. Dobra, to były priorytety i był czas, w takim większym skrócie. Trzecia rzecz, zarządzanie pieniędzmi. Bardzo ważny temat. Ja tutaj przechodziłem też przez kilka faz swojego poszerzenia w tym obszarze. W Psalmie 24,1 czytamy tak. No i w 1 Koryntian 10,24, to jest to samo słowo. Albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ja pamiętam, to pamiętam jakby swoją historię, jak ja przychodziłem, jak rosło moje rozumienie tego słowa. No pierwsze historie to często opowiadam, bo to było takie, że ja już pamiętam, już mówiłem o tym słowie, już gdzieś tam nauczałem, mówiłem, Pańska jest ziemia, to co napełnia, tak? I pamiętam, któregoś dnia to na Sydu, mały wtedy jeszcze, pojechał do kolegi w pierwszej szkole, w której był, tam nocował. No, wtedy on, już wtedy, to był okres, w którym on się nawrócił, był tam pewnej tego kolegi, tam jego mama podała obiad. I on mówi, ciociu, wiesz,
To Bóg zrobił ten kotlet. No a ta nie wytrzymała tam w ogóle. Jak Bóg, to ja przed chwilą ugotowałam w ogóle. To ja to zrobiłam w ogóle, co ty tutaj... No i w ogóle powstała już tutaj duża afera i duże napięcie. I pamiętam, my wtedy gdzieś wyjechaliśmy. Wróciliśmy do domu. Julian przychodzi i mówi, opowiadam tą sytuację. I ja tak, wiecie, tak w pierwszej chwili mówię, no wiesz, nie, no bo to rzeczywiście wszystko. Ja to nie mówimy ludziom takich rzeczy, że to są ludzie ze świata, tak. A Lucia mówi do mnie tak. To nie z twoim synem jest problem, tylko z tobą. Bo on w to wierzy. W pierwszej chwili, wiecie, proszę, ale... Pełna konfrontacja, ale ja usiadłem i w tamtym momencie ta informacja dla mnie była taka, bo to każdy ma różny moment startu gdzieś tam. Potrzebuje różnego jakby uwolnienia. Dla mnie to było, to mnie trafiło bardzo mocno, to było uwalniające, bo ja zrozumiałem, że ja tak naprawdę nie mam nic. Nie mam nic. Że jak mam w księdze wieczystej jestem wpisany jako właściciel, to nie jestem właścicielem. Jak w dowodzie rejestracyjnym jestem wpisany jako właściciel, to nie ja jestem właścicielem. Ale fajnie. Nie muszę się spijać. Wiecie, bo to jest ileś tam tych elementów, które człowiek gdzieś tam przychodził, tak? Odrzucenie. Pewne rzeczy się miało, żeby się innym pokazać, pewne rzeczy, żeby się dowartościować. No w ogóle tak przychodzi taka wolność, taka właśnie w moim przypadku. W ogóle nie muszę jakby mieć. Po jakimś czasie, kiedy zacząłem to zrozumieć, prawdy Chrystusowe i kwestie w ogóle zjednoczenia z Bogiem, Bóg powiedział do mnie jeszcze jakby trochę inaczej. Poszerzył mi to. Mówi, ale pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A ty czyj jesteś? Czyj ty jesteś? No pański jestem. Jestem z tobą zjednoczony. To twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Kiedyś, żeby nie rozumieć tego w niewłaściwy sposób, potrzebowałem się uwolnić, bo to mi było ciężarem. Ja uwolniłem się w pewnym sensie, zostałem wolny od pieniędzy i wolny od posiadania, to byłem gotowy na to, żeby przyjąć drugą, głębszą prawdę z tego słowa. Tak? Że to jest nasze. Jesteśmy z nim zjednoczeni. To są rzeczy, które są dla nas dostępne. To nie jest znowu jakiś pan w chmurach, który coś ma, tak? Ale to jest pan, który mieszka w nas, jest z nami zjednoczony i do niego ten teren należy. Czyli jeśli należy do niego, a on w swoim ciele jest w tym momencie w niebie i porusza się poprzez swoje ciało, czyli swój kościół, to ta ziemia jest nasza. Zresztą to jest spójne i zgodne z tym, co on od początku mówił. Tak? Przekazuję wam ziemię, daję ją, czyńcie ją sobie poddaną. Tak? To wszystko się gdzieś tam spina. Ale dla mnie jakby było to rozumienie. Natomiast to wszystko poszerzało mi się w taki sposób, że ja pojąłem, właśnie jak analizowałem to, że jak jestem wpisany w księdze wieczystej jako właściciel, to nie do końca jakby chodzi o to, że jestem właścicielem. I wtedy jakby zrozumiałem pojęcie szefactwa. I to słowo, które jest w Ewangelii Łukasza, tam 16:2, kiedy jest ta historia, i zdaj sprawę ze swojego szefactwa. Że każdy szafarz zna sprawę ze swojego szafarstwa. Że my tutaj, jako Kościół Boga, jesteśmy szafarzami tych rzeczy. Szafarzami. One do nas należą, ale teraz, jeśli wchodzimy w ich posiadanie, to my nimi zarządzamy. Wiecie, jak pamiętam, był taki moment, jak budowaliśmy w świecie domu z żoną, to był nasz bałwan. Przynajmniej mój, mogę szczerze powiedzieć. To był mój bałwan. To on w pewnym momencie był celem samym w sobie. Chciałem, żeby ludzie przychodzili i zachwycali się tym domem. A ja budowałem swoją wartość. Oczywiście nigdy tego tak nie powiedział, tak? Ale budowałem swoją wartość. Mówi, Michał, jaki piękny dom. A my, oj tam nie przesadzę. A tak naprawdę, no co, no jakby budowało mnie to, tak? I teraz wiecie, przychodzi ten moment, nawracamy się. No jest taki moment, wiecie, w ogóle Jezus, w ogóle życie. Spadają łańcuchy, w ogóle kajdany, w ogóle wolność, nie? I teraz... No i co z tym domem? Potrzebny, niepotrzebny, sprzedać, zostawić. Nie ma jakiegoś objawienia, nie? Nie chcę zrobić jakiegoś religijnego ruchu. Z drugiej strony jestem związany z czymś, nie? Taki temat, ale pamiętam, że stanęliśmy tego i tak jak Jozue powiedział, tak? Że ja i dom mój służyć będziemy Panu. Słuchajcie,
jeśli podchodzimy na poważnie do pewnych rzeczy, to też musimy rozumieć. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem szatwarstwa. Ale wie Boże, niech ten to służy dla Królestwa. I to było, słuchajcie, początek, kiedy tworzył się Kościół, w ogóle wszyscy zjeżdżali. My mieliśmy przez wiele miesięcy tak dużo ludzi. Weekend w weekend, czasami w tygodniu, po 15 osób spało. Wiecie, w pewnym momencie, tak między nami, to mieliśmy dosyć tego, że tak, tu do pracy, tu trzeba w ogóle wyprać, pośle zmienić, w ogóle czasu brakuje, nie? Ale pamiętam w ogóle, tu się mi to przypomniał, w ogóle chciałeś, żeby służył domu, żeby służył Panu, tak? No w ogóle, jeśli Ty podchodzisz na poważnie, jeśli Ty tak tym zarządzasz, wiecie, tu nie chodzi teraz o to, jakieś tam w ogóle modele ascetyczne podawane przez religię, tak? Jeśli na poziomie mojego serca mój dom byłby dla mnie w ogóle bałwanem nadal, to ja mam problem. Ale to nie jest powiedziane, ty masz go mieć, ty masz go nie mieć. Ty masz mieszkać w takich warunkach, ty masz mieszkać w takich warunkach, tak? Ty masz mieć taki samochód albo taki samochód, możesz jeździć autobusem, rowerem albo Ferrari. To w ogóle nie o to chodzi. Pytanie, po co my to wszystko mamy, tak? Po co my to wszystko mamy? No po co mi pieniądze? Pierwsze podstawowe pytanie. Wiecie, nie są takie hasła, które wszyscy ludzie w kościołach mówią. Po co ci pieniądze? Żeby mógł łożyć na królestwo. Weź, powiedz tak prawdziwie, ale po co ci pieniądze, bo później się okazuje, że młody chłopak kupuje szybki motor, nie? Ktoś tam nagle jakiś tam samochód zmienia. Ale tak, możesz mieć ten samochód, to nie chodzi o to, czy ty nie masz tego samochodu, ale w ogóle stań jakby nazwij rzecz. Nazwij rzecz, czy to musisz tak mieć. Czy ty, dla ciebie to jest problem. Przecież to jest ostatnio, co mi to rozmawialiśmy, bo sporo się czas przemieszczam i w tym roku stwierdziłem, że byłem zmęczony, nie jeżdżę samochodem. Zostaliśmy teraz jakby jednym samochodem, bo zaczęliśmy jeździć pociągiem. Kiedyś było mi to pomyślenie. Ty kiedyś lepiej, żeby miał jeździć w ogóle, dojeżdżać gdzieś, zarabiałem dobre pieniądze i teraz wsiąść w pociąg, w autobus, jeszcze przejść się kawałek. Ja powiedział, ja? To ja po to pracuję, po to zarabiam kasę. W ogóle, no to taki był model w ogóle odrzucenia, nie? Taki, nie? Dzisiaj w ogóle patrzę na to w ogóle. Po co? To są jakieś w ogóle narzędzia, tak? To nie ma znaczenia. To chodzi o moje serce. Znaczy ja tam pojadę Lamborghini, ja mogę pojechać Lamborghini, bo są takie miejsca, gdzie będę głosił Ewangelię tylko wtedy, kiedy pojadę Lamborghini. Bo miałem jakieś taką sytuację, że jak się wyzwalałem w ogóle z tego posiadania i kupiliśmy kijankę używaną. Wiecie, wcześniej mieliśmy nowe samochody, puszczone samochody, kupiliśmy siedmioletnią kijankę karniwala, walnęliśmy z tyłu na szybie napis: jeśli ty tu na ziemi nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa, Jezus Chrystus. I były miejsca, że jeździłem, byłem z tego dumny. I były miejsca, że jeszcze się wstydziłem. Wiecie, gdzieś tam rozpoznawałem, przerabiałem to, no bo jakby widziałem, co się dzieje, no ale pamiętam, pojechałem do klienta, założyłem firmę konsultingową, miałem ten samochód. Jadę do klienta i teraz ja mam mu doradzać. Znaczy on jakby spodziewa się tutaj wiedzy. No ja podjeżdżam, parkuję tą kijanką po jego Porszaka. No słabo to wygląda, wiecie. Bo to jest świat, tu nie może o mnie chodzić. To są jakby dwie płaszczyzny, bo jeśli by o mnie chodziło, że ja mam z tym problem, no to ja mam z tym problem, tak? Bo ja tam mogę rowerem przyjechać. Ale jest to słowo, które jest, nie pamiętam, w Przypowieści Salomona albo w Kaznodziei Salomona, tak? O biednym mędrcu. Że był mędrzec, który miał odpowiedzi dla świata, czy tam dla miejscowości, ale nie był w poważaniu, bo był biedny. I teraz wiecie, jako mądry szafarz, jako człowiek, który chce wywrzeć wpływ, będą takie miejsca, które możesz pojechać tylko Lamborghini, bo wtedy powiesz, ja jestem Porsche, ty jesteś Lamborghini, okej, ty jesteś koszty, możesz mi doradzać, nie? No i jakby w tym musimy być mądrzy. Natomiast jeśli ja będę czuł się bardziej dowartościowany w Lamborghini niż w kijance, no to ja mam problem, nie? Bo to też musimy dobrze rozumieć, to nie jest, ja mogę być to i to. W ogóle jesteśmy dziećmi króla, no jakby to, tylko ja się zawsze pytam, bo ludzie mówią, no dobrze, no ale żyję po królestwu, żyj. Jeśli masz tak jakby, żyj, tylko ja wiem na przykład sobie, że we mnie potrzeby gigantycznie zmalały po moim narodzeniu, gigantycznie. I cały czas maleją. Jakby to nie wszystko. Znaczy nie przeszkadzają mi pewne rzeczy, ale i teraz ktoś mówi, no ale ja mam tak i tak, ja tego potrzebuję, ale wiesz, no jakby jestem z tym, no okej, no może ty tak masz, no ja mogę ci powiedzieć z własnego życia, że
Ja nie mam takiej potrzeby. Ja będę bardziej podchodził do tego, żeby mądrze użyć czegoś w odpowiednim czasie. Będzie trzeba to się porządnie wystroić, a nie to pójść sobie w dresach, tak? Do tego, żeby, nie wiem, wpłynąć, bo to mam w sercu, bo jestem nastawiony na to, że chcę głosić Ewangelię, chcę prezentować Chrystusa, więc nie pójdę wszędzie w tym dresie, bo powiedzą, że wszędzie dziad, tak? Więc to musiałbym się dostać, ale to będzie mną, to będzie mnie stymulowało, natomiast jakby, no to nic innego w zasadzie tutaj nie ma znaczenia, no. Co jest ważne, tak? Co jest ważne, to my mamy zarządzać pieniądzem, a nie pieniądzami. I to, wiecie, często jest tak, że okej. A tak mam prosty przykład. Ktoś mówi, wiesz co, ja to jestem powołany, żeby głosić w Australii. Okej. Pojadę tam głosić, jeśli będę miał pieniądze. Grzech. Błąd. Z miejsca Chrystusa stajesz i mówisz tak. Mam pieniądze, w imieniu Jezusa postanawiam. Mam pragnienie, mam priorytet, ja zarządzam tym pieniądzem w ogóle. Kiedy staję w tym miejscu, przychodzi do mnie mądrość i otwieram się na ponadnaturalne przepływy tych finansowych. Jeśli mówię jeśli, to ustanawiam, że to tak naprawdę jak pieniądz przyjdzie, to pieniądz jest panem, a ja jestem sługą w tym momencie. Zniżyłem się do partii. To są subtelne rzeczy i z pozoru nie widać. To jest takie, no nie mam dzisiaj, jeśli będę miał. No jeśli będę miał, to wtedy jakim sługą jest pieniądz, jeśli będę miał? On ma mi służyć. Z perspektywy pana, z perspektywy króla mam go ustanawiać, mam nim zarządzać. Kiedy wchodzę do swojej komory, mam jakieś pragnienie i chcę coś robić, chcę czymś wystartować, no to co mam zrobić? Buduję swoją wiarę w pieniądze. Najpierw ją ustanawiam, tak? To ja teraz ustanawiam pieniądze na tą służbę. Ustanawiam pieniądze na to. Jak je ustanowię, to już później tylko dziękuję, że je mam. Wierzę, że je mam. Ale nie mogę dopuścić do siebie informacji, czy jeśli... Panda. Tak. Jeśli panda, jeśli one będą, to pojadę. No bo to już jakby nie jest perspektywa szafarza. Szafarz bierze i ustaja rzeczy, tak? Ale to co powiedziałem, żeby mieć pieniądze i dobrze nimi zarządzać, w pierwszej kolejności musimy być od nich wolni. Musimy być od nich wolni. One w żaden sposób nie mogą nas tam w jedną czy w drugą stronę pychać. Wiecie, jest jeszcze taki sporo słów, które też do tego. Jak będziemy od nich wolni, no to z kolei w 5 Mojżeszowej 8:18 czytamy, że Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, tak? A z kolei w Kaznodziejach Salomona jest to słowo, które jest ważne i to jest często jakby zapominane, że pieniądz umożliwia wszystko. I to jest prawda, słuchajcie. Pieniądz umożliwia wszystko. I teraz te pieniądze to są te dwie płaszczyzny, ja często o tym mówię. Jest ta płaszczyzna zewnętrzna i wewnętrzna, tak? Wewnętrzna. Miłość pieniądza jest źródłem wszelkiego zła. Jeśli ja będę kochał pieniądze, tak, to mnie będzie spychało, w ogóle nie mogę kochać pieniędzy. Źle ulokowane, no nie powiem uczucia, bo to mi chodzi to nie uczucia, ale chciałem to jakoś sparafrazować, tak? Pragnienie. Tak, pragnienie. Ale, i to jest ten wymiar wewnętrzny, że ja jestem wolny od pieniędzy, ale jako mądry szafarz, w wymiarze zewnętrznym, ja ich potrzebuję. Bo jak chcę dobrze zewangelizować Piaskową Górę, to wiem, że potrzeba na przykład trzech głośników, nie? Które się ustawi w każdą stronę i ten sam głos, który był głoszony dzisiaj, tak? On dotrze do 3 razy większej liczby osób przy jednej ewangelizacji. I to jest mądre szafarstwo. No ale nie potykamy się o to, tak? Taki cud w ten sposób, jeśli po to dostaliśmy tą mądrość też od Boga, tak? Żeby zarządzać w ten sposób, ustanawiać, zarządzać, tak? I generalnie tak powoływać do bytu. Owszem, no możemy iść i się potknąć, bo to właściwie głośniki, takie rzeczy będą, ale Bóg chce, żebyśmy się rozwijali, abyśmy byli coraz bardziej dojrzali, więc żebyśmy mieli świadomość do tego, że w ogóle my możemy te rzeczy z perspektywy Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, czyli nasza jest ziemia i to, co ją napełnia, możemy je powoływać do bytu. I taka prosta prawda, wiecie. No mając pieniądze i umiejętnie zarządzając swoim czasem, tak, oczywiście nie ruszam tutaj nawet kwestii intencji. Możemy zrealizować swoje priorytety.
które są związane bezpośrednio z naszymi pragnieniami, tak? No to o to chodzi, to są takie proste narzędzia, wiecie, że tak naprawdę odbieramy, bo o co chodzi? Chodzi o to, że odbieramy, kim jesteśmy, coś w nas żyje. A diabeł będzie próbował podpowiadać wszystko, żeby albo czekać pasywnie, tak? Albo, że coś się samo rozwiąże, czy zmieni za 10, czy za 20 lat. Musimy stanąć w miejscu szafarstwa. Musimy tym odpowiednio pozarządzać. Od kwestii samego ustanowienia, obłożenia modlitwą, obłożenia wiarą, poprzez wdrożenie takich podstawowych narzędzi, jak sobie z tym radzić. Takie słowa, wiecie, jak to one są opresjonowane. To jest niepopularne, to jest takie bardzo, wiecie, to jest taki niereligijny wymiar taki w ogóle, wiecie. No to jakby nie mówimy o tym. No i z drugiej strony, wiecie, to sobie też to uświadamiam takim, nawet teraz jak w Kenii byliśmy, Łukasza 12,48, że komu wiele dano, od tego wiele się żądać będzie, a komu wiele powierzono, od tego wiele od tego wiele się będzie wymagać. To słowo z kolei bardzo mocno uderzyło mnie w Kenii, jak byliśmy. Jakby to pojąłem, tak, na poziomie takiego mojego jakby objawienia, że no tu nie chodzi tylko o pieniądze, nie? To nie chodzi o pieniądze, ale nawet jeśli te prawdy, które my znamy, to w czym się dokupaliśmy w zakresie Ewangelii w ogóle, wymiany krzyżowej, tego jak jest, teraz jakby, wiecie, no to we mnie powoduje to, że no ja chcę to iść i nieść dalej. Bo nie każdy też to wie. Mamy też ten przywilej, to błogosławieństwo, że wzrastaliśmy czy wzrastamy w zdrowych miejscach, gdzie kuszona jest w ogóle pełna Ewangelia, tak? I wiecie, jak ja tam stanąłem, zobaczyłem tu church, tam church, church, tu Jesus, tu gospel, a tak naprawdę ludzie poranieni nie wiedzą, jak żyć. Nie wiedzą, o co chodzi, bo ktoś ich oszukał, ktoś mi tego nie powiedział, powiedział mi tylko cząstkę. I oni teraz, ja zrozumiałem, że trzeba zanieść to dalej. Trzeba przyprowadzić ich do wymiaru uczniostwa, pokazać im praktyczne, Jezusa w praktyce, to zaczęliśmy robić. Czyli podchodziliśmy do ludzi, tam nie było problemu, że oni oddadzą życie Jezusowi. Każdy mówił w ogóle, jednego dnia na 20 zatrzymanych osób, 18, to były osoby nawrócone. Tylko każdy z nich miał spuszczoną głowę i nigdy, że nie wiedział żyć. Wie Boże, w ogóle, jak to, co z nimi zrobić? Szukaliśmy w ogóle, wiecie, mówiliśmy w sposób taki inny niż w Polsce. Taki powiedziałbym, że ktoś powiedział, o, tej religii nie rozmawiasz, ale wie Boże, w ogóle, czego pragniesz od Boga, czego chcesz, to chcesz, żeby ci się wydarzyło. No to, żeby tylko położyć ręce, pomodlić się w ogóle, żeby świeży powiew w ogóle mocy był. Się pytaliśmy, co to było? No Duch Święty, tak? Ale wiecie, ale też jakby świadomość tego, że jestem szafarzem, tak? No coś zostało we mnie złożone, pewne prawdy, tak? Nie mogę się nimi nie dzielić teraz. No nie mogę. W ogóle jest takie poczucie odpowiedzialności za uwolnienie tego, tak? Wiecie, to jakby temat pieniędzy to jest taki temat, który często jest jakby obchodzony w kościołach, wiele się nie mówi. Ja przerabiałem sporo też jakby na sobie w życiu. I pamiętam, jak na początku poszedłem, nawróciłem się, zacząłem chodzić do takiego kościoła i czytałem jeszcze Biblię, zacząłem czytać Ewangelię Mateusza, po kolei sobie tak szedłem. Nie doszedłem jeszcze do chrztu, nie wiedziałem, o co chodzi z chrztem, ale poszedłem tam do pastora i powiedziałem, że chcę się ochrzcić. Było prawdziwe, to było we mnie, że chcę się ochrzcić. On mówił, to chodź na rozmowę, ale wierz w nas, to jest tak, że chcesz się ochrzcić, no to automatycznie musi być członkiem kościoła, no i musi dawać dziesięcinę. Uszy czerwone, ciśnienie w ogóle, nigdy nie miałem niższego ciśnienia. A tak na moją kasę. Siedzę z nim tam, czerwony, czuję w ogóle, że teraz normalnie mi wszystko wyskoczy. A on jeszcze mówi tak, wiesz, no przecież to nie chodzi o 10%, nie? Powiedzieli, dobra, 40-70%. Ja w ogóle, wiecie, jak trafiony, wyszedłem stamtąd, 2 tygodnie struty. Szukam w internecie, bo to paradoks polega na tym, że chcę szukać w internecie, czy dawać dziesięcinę, czy nie. Czytałem artykuł nienawróconego księdza jakiegoś, księdza profesora, który napisał, dlaczego nie płacić dziesięciny. I w czasie czytania tego artykułu Duch Święty przekonał mnie, żeby płacić. W ogóle uwolnił mnie, ja poczułem w ogóle wolność, ale nie było takie proste. Nie płaciłem dziesięciny. Na przykład dałem trzecinę i mówię, Boże, moja żona, bo to był pierwszy miesiąc po nawróceniu, moja żona jest jeszcze nienawrócona, w ogóle ją tu nie obchodziło. Nie rozmawialiśmy, ona się okazała później, że nigdy nie miała z tym problemu. To moja dusza się tłumaczyła, bo mi się wydawało za dużo. Trzecinę. Na następnym miesiącu dałem pięcinę i dopiero gdzieś tam
przedresowi, ale tu nie o to chodzi, bo to nie chodzi o to teraz 10 innych, bo zaraz się pojawia, ale stare przymierze, nie stare przymierze w ogóle i tak dalej. Chodzi o to, że dajemy pieniądze tyle, na ile wierzymy Bogu. I ja już przez to przeszedłem i to wiem. I jakby nie będę tego koloryzował, bo dokładnie o to chodzi. Na tyle, na ile Jemu ufam dzisiaj i ufam Mu w pieniądzach, na tyle też daję. To jest pytanie, czy ja wierzę, że On jest dzisiaj moim zaopatrzeniem. Amen. Czy On będzie, dopiero się spodziewam, że On będzie. Ja sobie zrobiłem jeden taki test. Ja nie mówię, że każdy to musi zrobić. Ale jak ktoś ma z tym problem, to może sobie zrobić. Bo ludzie mówią, tak, ja wierzę Bogu w pieniądze. Wierzę, w ogóle wierzysz. Czyli wiesz, że masz. No bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. O cokolwiek byście się modlili, tylko wierzcie, że już otrzymaliście, a spełni się wam. Czyli jak wierzysz, to masz. Tak? Tak. No dobrze. Teraz, a dziesięcinę płacisz od tego, co masz? Czy co ci wpłynęło na konto? Czy od tego, o co wierzysz, co masz? Wiecie, i często ludzie na przykład to pionuje, nie? Ale wiesz, no ale ja to ustanowiłem, czyli nie wierzysz, że masz. My przetargaliśmy różne okresy. Były też takie, jak zakładaliśmy tą firmę, jak szukaliśmy Boga, były też miesiące, które były bez przychodów, ale właśnie wtedy, jakby robiąc takie operacje na swoim sercu, na przykład, że wtedy postanowiliśmy dobrze, no to zapłacimy, będziemy płacić od tego, od przychodów, których chcemy, nie? Ja nie mówię, że tak każdy ma funkcjonować, bo są jakby różne też jakby odcinki czasu i tak dalej. Chodzi mi o to, że my musimy czasami realnie patrzeć, nie? Bo to było dla mnie, czy ja jestem gotowy w ogóle, czy ja wierzę, że ja mam, nie wpłynęło na konto, no ale czy wierzę, że no jak mam, to co mi to obchodzi, nie wpłynęło na konto, przecież mam, nie? Takie proste rzeczy, a jednak czasami się pokazują, że no, że potrafią być bardzo rozciągające. Ostatnim słowem jeszcze się tylko z tego podzielę, a propos 2 Koryntian 9:10, bo to jest też słowo, które dla mnie było osobiście w życiu ważne, że Bóg daje w siewce ziarno. Ja przez wiele lat, przed nawróceniem, ja byłem zjadaczem ziarna. Zjadaczem. Każde ziarno, które powstało, przyjadaliśmy na różne rzeczy, no bo to wynikało z jakichś tam głębokich naszych, moich też kompleksów i próby dowartościowania się. Natomiast wiem, że to jest ważne. Dzisiaj wiem, że to jest ważne. Dzisiaj jak planuję jakiekolwiek zarządzanie pieniędzmi, ono jest i musi być związane z moimi priorytetami. Jeśli służymy Bogu, to służymy swoim czasem, służymy swoimi pieniędzmi. To nie ma tak, że coś jest gdzieś tam z boku. Wiecie, to takie rzeczy czasami nie widzę. Ja wspominałem to. Ludziom się wydaje, na przykład powiedzą, o, pojechali do Kenii, super, mieli ciepło, tam powiedzmy tak, no fajnie, okej. Okay. Tylko, że teraz wróciłem z Kenii, na lotnisku, kolega z kościoła przywiózł mi walizkę, przepakowałem się w garnitur i tam po 26-7 godzinach podróży wsiadłem dalej w pociąg, pojechałem do Gdyni, do klienta, później pojechałem do Białegostoku, później jeszcze gdzieś, później było coś tak i takim ciągiem człowiek jakby funkcjonuje. Wiesz, ale jak ktoś patrzy na to zewnątrz, tego nie widać, ale to ja nie mówię po tym, żeby się ponarzekać czy pochwalić. To są świadome decyzje, tak? Wiem, kim jestem, wiem, czego chcę, wiem, jak chcę żyć, tak? To jestem świadomy, że mój czas i wszystkie priorytety i moje pieniądze muszą być podporządkowane. Więc jeśli dzisiaj planuję sobie czas, czy planuję jakieś przepływy pieniężne, no to one są stricte związane z tym, kim ja jestem. To nie ma tak, że to jest na co dnia. Nie ma tak. W świecie kiedyś tak miałem, tak? Że to było powiedzmy jakiegoś bałwana, to było na coś. A to jest całość. Wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Całe nasze życie jest kluczowe. Całe nasze życie. Wszystko, co robimy. Zadania, które ustalamy, czas, który określamy, jak go wykonujemy, jak go wykorzystujemy, pieniądze, które zarabiamy, pieniądze, które wydajemy, to na co je wydajemy, to jest nasza służba. I wszyscy jesteśmy szafarzami tych rzeczy. Amen. Amen. Żeby zatrzymać.